Chris Cugowski, najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego, opowiada o relacji z ojcem. Jak spędzają czas? Chris Cugowski, 25 litrów, najmłodszy z synów Krzysztofa Cugowskiego, 73 litry, podobnie jak były wokalista Budki Suflera oraz jego przyrodni bracia, wybrał artystyczną drogę. Jest zawodowym aktorem, którego można oglądać m.in. w Leśniczówce, a także doskonale radzi sobie na scenie muzycznej. Młody gwiazdor w domu bywa gościem, ale zapewnia, że znajduje wspólny język z ojcem. Chris Cugowski szybko usamodzielnił się i jeszcze jako nastolatek wyfrunął z rodzinnego gniazda. Idzie swoją drogą. Używa też anglojęzycznej wersji swojego imienia, mimo że jest dumny z imienia Krzysztof, które odziedziczył po znanym ojcu. Ma świadomość, że ludzie porównują go do taty oraz do braci, Piotra, 44 litry, i Wojtka, 47 litrów, ale stara się nie zwracać na to uwagi. Nie boi się porównań, a z braćmi ma świetny kontakt. Niemal od urodzenia mam świadomość, z jakiej rodziny pochodzę i nie zamieniłbym jej na żadną inną. Chodzenie na koncerty taty czy moich braci to dla mnie wielka przyjemność. Nie czułem nigdy presji porównań, bo każdy z nas robi swoje i realizuje się w innym gatunku muzycznym. To jest tak zróżnicowane, że każdy działa w swoim rejonie, opowiada Super Expressowi Chris. Krzysztof Cugowski jest z niego dumny i aprobuje artystyczne zapędy syna, którego do muzyki nikt nie zmuszał. Od taty wychodzi największe wsparcie. Bardziej udziela dobrych rad niż krytykuje. Spędził ponad 50 lat na scenie, przeżył różne rzeczy związane ze sceną, więc bardzo liczę się z jego zdaniem. Nie chodziłem też do szkoły muzycznej, ale uczyłem się indywidualnie od najlepszych lubelskich artystów, mówi młody gwiazdor, który swój talent pokazał w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Z Piotrem i Wojciechem natomiast ma coraz więcej tematów do wspólnych rozmów. Przepaść wiekowa między nimi zaczyna się zacierać. Im jestem starszy, granica wiekowa. Raczej nie zdarza się, że Krzysztof Cugowski zabiera swojego najmłodszego syna na piwko albo na mecz. Tata jest bardzo dużym domownikiem. Jak przyjeżdżam do domu rodzinnego, to pijemy sobie rano kawę i dyskutujemy. W domu jest najlepszy komfort. Opowiadamy sobie, co wydarzyło się w czasie między jednym a drugim spotkaniem. Chociaż zdarza się, że czasem wychodzimy pooglądać żużel, zdradza aktor i wokalista.